Zdrowia, szczególnie dla wszystkich normalnych. Polko, Polako, masz głosować w listopadzie? No to na pewno nie głosuj na komunistę, socjalistę Joe Bidena. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Joe Biden, no zawodowy polityk już jest w tej polityce 40-50 lat, jak miał tam 30 parę lat, teraz ma 70 parę. No to kiedy atakował poprzedniego polityka, którego miejsce zajął, to powiedział, że dziadek 62-letni to powinien już iść na emeryturę i dać miejsce młodszym. No i teraz dziadek ma 70 parę lat, jeżeli by został wybrany i by po pierwszej kadencji, to będzie miał 78 lat. Także, że bandzior polityczny, oszukaniec i tak dalej, i tak dalej. No jego syn na Ukrainie, no to miał w jednych z tych kompanii olejowych, tam chyba Kwaśniewski też chyba 50 tysięcy na miesiąc dostawał. Tak samo jak syn Bidena, no ma dzieci z prostytutkami, narkoman, ogólnie rzecz biorąc bandzior kryminalny, ojciec bandzior polityczny. No i ten Joe Biden, biały, teraz chce się przypodobać wszystkim, lewactwu chce się przypodobać szczególnie, no i czarnym chce się przypodobać. No szans na wybranie raczej nie ma. Ameryka chyba pójdzie konserwatywna mocno do wyborów. No komuniści też pójdą do wyborów, ale ludzie się zaczynają budzić. Ludzie zaczynają się budzić, orientować. Nie mówią, bo poprawność polityczna po prostu zabiła wolność wypowiedzi, wolność dyskusji, jakikolwiek dialog. Ludzie się zamykają w sobie, nie rozmawiają na ten temat. Państwo, gubernatorzy wszystkich tych socjalistycznych miast i wszystkich tych socjalistycznych stanów nie ścigają ani zniszczeń materialnych budynków, popierają tych bolszewików. No ale jak się posłucha tego Joe Bidena, no to mało kto zwraca uwagę, co on chce zrobić. On opowiada bajki o zielonej energii, opowiada o wiatrakach, o nowym programie gospodarczym i tak dalej. No ale nie opowiada o tym, gazety, reporterzy i tak dalej nie mówią o jego planach na podatki. On chce zebrać 3 tryliony w ciągu następnych dekady, 10 lat. No 3 tryliony, no to jest 10 tysięcy na każdego Amerykanina, czy pracującego, czy nie pracującego, czy płacącego podatki, czy nie płacącego podatki. No to są spore sumy. Indywidualny income, czyli ludzie, którzy zarabiają. No jeżeli zarabiają sporo, no ktoś może powiedzieć, że 40% no to wypada zabrać, po co komuś zarabiać 300 tysięcy, tak? 300 tysięcy to wystarczy mu do życia. No faktem to jest $1000 powiedzmy dziennie, no ale 40% z tego zabrać, no to już jest dużo. I teraz i tak płacą już 37%, to on proponuje, żeby płacili 40%. Będzie też starał się ograniczyć te wszystkie kredyty, które można odpisywać od podatku, tylko do 28% tego, co się zarobiło. Podatek od pensji. Teraz jest ten Social Security, czyli te bezpieczeństwo społeczne. To można powiedzieć, to jest 12,4%, czyli 6,2% płaci pracodawca i 6,2% płaci pracownik. Także każdy, kto pracuje 6 lat
płacąc 12% razem z pracodawcą, no to sobie odkłada na jeden rok emerytury, czyli jeżeli ktoś pracuje 36 lat, no to ma odłożone na 6 lat emerytury 100%. No te 100%, powiedzmy, nie płacą 100% tego, co się zarabiało, tylko jeżeli by, powiedzmy, płacili 50%, no to by było 12 lat oszczędzonego, tak? No do tego dochodzi jeszcze, że tam i jest jakieś oprocentowanie tego i poprawki, i poprawki, i poprawki. No ale Biden mówi, że wszyscy będą musieli płacić te 12,5%, musi być odkładane podatki, bo do tej pory to się kończy. Jeżeli ktoś zarabia do 137 tysięcy, no to jeszcze 12% już przestają brać. Czyli jak ktoś zarabia 150, czyli do 137 płaci ten na wspólną państwową emeryturę, a już powyżej nie płaci od tej wspólnej państwowej emerytury, no bo doszli do wniosku, że to jest Social Security, czyli społeczne zabezpieczenie, czyli jak ktoś już zarabia 150 tysięcy, no to nie potrzebuje społecznego zabezpieczenia, no ale Biden mówi, że trzeba zabierać. No problem jest w tym, że jeżeli ktoś zarabia 150 tysięcy, no to jego, powiedzmy, te społeczne zabezpieczenie, to on będzie miał 3, czy 4, czy 5 tysięcy, porównując do tego społecznego zabezpieczenia kogoś, kto zarabiał 20, 30, czy 40 tysięcy dolarów. Także to niby chce poprawić wszystkim, a nie poprawi, no chyba, żeby zdecydował, że zabiera, ale nie daje proporcjonalnie, no bo teraz jest, zabierają, ale dają proporcjonalnie do tego, co się płaciło. Jeżeli będzie zabierał, a nie dawał proporcjonalnie, no to będzie konfiskata. Ekonomiści, no wszyscy, co się mniej więcej orientują, no to wiadomo, że to ten ciężar tego ZUS-u, tak, no bo to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, no to właśnie ten Social Security, to jest taki Zakład Ubezpieczeń Społecznych państwowych, no i spadnie to wszystko dla pracowników. Pracodawcy będą dokładali, ale jednak to suma summarum spada na pracowników. Także 40% podatku dla niektórych zarabiających, plus do tego, co są stanowe, bo stanowe są podatki w Kalifornii, powiedzmy 13,5%, w New Jersey jest 11%, także to jest 50-60% zaczyna już zabierać. Państwo, czy rząd, czy urzędy zabierają ponad połowę. Następne, co Biden chce zaatakować, no to jest zyski od kapitału. Jeżeli ktoś ma inwestycje jakieś i tam są ceny tych akcji wzrastają, to proponuje, że ktoś, kto zyskuje ponad $1 milion, no to też, też ludzie mówią, komu potrzeba zysków $1 milion. No ale to na dzień dzisiejszy jest 23% zabiorą z tych zysków, a Biden proponuje 40%, także to jest prawie dwa razy więcej by było zabierane, co jest zabierane. Do tego jeszcze dochodzi Obamacare tax, także to jest podatek, który idzie na ubezpieczenie zdrowotne za to, co ludzie zarobią na giełdzie, na akcjach. To jeszcze nigdy tak nie było opodatkowane, tak jak Biden proponuje, jak było w latach 70. No w latach 70. to było kompletne szaleństwo. Wysysali pieniądze ze wszystkiego, co się dało. No ale to gospodarka wtedy właśnie padła. Kiedy przyszedł Reagan, no to wszystko to poluzował, bo niektóre podatki to były na 95%, także to była konfiskacja, tak jak w Szwecji. No ale to kto wie, czy to zatrzyma się tam, tak? Niektórzy demokraci to już od lat proponują to, żeby ludzie byli opodatkowywani nie w momencie, kiedy sprzedają, no bo teraz capital gain
czyli capital gain, czyli zysk z kapitału, to jest wtedy, jeżeli kupi się powiedzmy 1000 po 1000, no to jest 1000 po 1000 akcji, to powiedzmy jest 1000, a sprzeda się te 1000